Wioletta Juchaniuk, witam Państwa dzisiaj wyjątkowo z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, gdzie możemy oglądać niezwykle klimatyczną, świąteczną wystawę. Witam Państwa wspólnie z Panią Barbarą Glinkowską z naszego muzeum, którą za chwilę poproszę o pokazanie nam najciekawszych eksponatów. Wcześniej jednak proszę nam powiedzieć, skąd w ogóle takie cudeńka pochodzą, no i co możemy tu zobaczyć? Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu oraz Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. A te piękne stroje ludowe, które tutaj prezentujemy na wystawie, zostały wypożyczone od zespołu pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej. Prezentujemy również bolesławieckie naczynia, które pochodzą z naszych zbiorów oraz ze zbiorów prywatnego kolekcjonera Andrzeja Kaziuka. A co tutaj jest opolskiego? Opolskie są przede wszystkim kroszonki, czyli tradycyjnie zdobione pisanki, ponieważ pisanka w tej chwili nie kojarzy nam się tylko i wyłącznie z jednym sposobem zdobienia jajka, stała się taką ogólną nazwą zdobionego jajka. Natomiast kiedyś pisankami nazywano tylko te jajka, które były w konkretny sposób zdobione. Kroszonki są również zdobione w bardzo charakterystyczny sposób. Mianowicie skorupka jaja była barwiona na taki bardzo ciemny kolor, a następnie naprawdę w bardzo misterny i wydaje się, że bardzo pracochłonny sposób dekorowane. Myślę, że zaskoczą się na pewno tym dzieci, które w obecnych czasach kojarzą pisankę z brokatem, z jajkiem oklejonym jakimiś świecidełkami, prawda? Tak, dość często faktycznie w tej chwili dekorujemy tym, co mamy i tym, co tylko nam przyjdzie do głowy. Natomiast kiedyś faktycznie jajka zdobione były w trzy bardzo typowe i charakterystyczne sposoby, bardzo różniące się od siebie i te poszczególne sposoby zdobienia były również charakterystyczne dla różnych regionów Polski. My tutaj prezentujemy kolekcję prawie 700 jaj, które są dekorowane właśnie, są kraszone, są pisane oraz są oklejane. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, bo myślę, że na pewno na to drewniane oprzyrządowanie, którego używano w Śmigus Dyngus. No jest to swoista ciekawostka, ponieważ nam tutaj kojarzy się Śmigus Dyngus raczej z takimi pojedynczymi witkami, którymi chłopcy chłoszczą, powiedzmy, w taki delikatny sposób dziewczęta. Natomiast my prezentujemy tutaj opolskie korwacze, czyli są to takie splecione z witek wiklinowych bicze, których właśnie chłopcy używali podczas lanego poniedziałku. No i tak zwiedzając wystawę, na pewno warto mieć oczy wszędzie, zerknąć też na sufit, gdzie wiszą, pająki, prawda? Ale to takie słomkowo-bibułkowe cudeńka. Nie warto się obawiać. Tak, prezentujemy również kilka żyrandolowych pająków. Są one wykonane ze sznurka, z bibuły kolorowej, z elementów słomianych, ale także wykorzystana jest w nich fasola jaś chociażby. Trzeba było na pewno wiele godzin spędzić nad przygotowaniem i poszczególnych niewielkich elementów, ale również bardzo ostrożnie łączyć całość, żeby te sznurki nam się nie poplątały, żeby po prostu ta kryształowa konstrukcja pająka została zachowana. A tego typu przedmioty używane były właśnie do ozdabiania wnętrza chaty. W każdej chacie było tak zwane odświętne wnętrze, takie, gdzie chociażby przyjmowano gości, gdzie nie gotowano i ono właśnie na czas Wielkanocy było w specjalny sposób i odświeżane, i ozdabiane, między innymi właśnie takimi pająkami. No i warto zwrócić uwagę też na efektowne, dość okazałe palmy wielkanocne. Kiedyś wykonywano naprawdę bardzo wielkie palmy. My prezentujemy tutaj kilkumetrowe, natomiast były wykonywane również palmy kilkunastometrowe, które przez całe rodziny pieszo były noszone do kościołów. Po poświęceniu albo zabierane do domu, albo przez okres Wielkanocy zdobiły kościoły, a niektóre, tak jak te, które Państwo tutaj widzicie, zostały zakupione do zbiorów muzealnych i teraz mogą cieszyć nasze oko. Jeśli chodzi o przygotowanie takiej palmy,
to używano jako rdzenia witek wiklinowych, które utrzymują całą konstrukcję. Następnie ozdabiano je zielonymi elementami, czy baziami kotkami, czy też tak zwanymi wiecznie żywymi krzewami, a do tego jeszcze dokładano piękne kolorowe ozdoby w postaci albo bibułowych kwiatów, albo też kwiatów naturalnych, które wiadomo, że przy suszeniu troszeczkę nam blakną, więc bardzo często ten kolor pogłębiano, barwiąc jest po prostu. No i co ciekawe, one wędrują z muzeum do muzeum i no, te bazie nie zostały, te kotki nie zostały jeszcze zjedzone. To chyba dlatego, że nie wszyscy wiemy, że kiedyś je po prostu zjadano z konkretnych powodów. Ten zwyczaj faktycznie uległ zanikowi, natomiast kiedyś faktycznie było tak, że zaraz po wyjściu, po poświęceniu palmy, po wyjściu z kościoła należało przynajmniej jedną taką bazię połknąć. Zapewniało nam to zdrowie na cały rok i chroniło chociażby przed bólem gardła. Podobno był to wyczyn, ponieważ no, te bazie mają taki, są mięciutkie, mają bardzo charakterystyczną taką strukturę, która no, podobno nie była łatwa do połknięcia, ale warto było. Wszyscy znamy, bo jako dzieci to na pewno próbowaliśmy. Myślę, że teraz poproszę Panią, żeby pokazała nam Pani te najciekawsze eksponaty na wystawie. Z przyjemnością pokażę po kolei wszystkie nasze eksponaty. Proponuję zacząć od tych najstarszych, od malarstwa dolnośląskiego na szkle oraz od najstarszych rzeźb, które tutaj do Muzeum Bolesławieckiego przywieźliśmy. Najstarszymi przedmiotami, które prezentujemy na naszej wystawie wielkanocnej, są te dwie piety. Tak się złożyło akurat, że możemy przedstawić na podstawie tych dwóch rzeźb różne sposoby przedstawiania piety, mianowicie różnią się tym, jak została potraktowana postać Chrystusa. Tutaj widzimy, że Matka Boska podtrzymuje rękę Syna, natomiast tutaj pokazana jest pieta drugiego rodzaju, mianowicie ręka Chrystusa bezwładnie zwisa wzdłuż ciała. Ja chciałam jeszcze, stojąc przy tej gablocie, zwrócić uwagę na obrazy, które tutaj prezentujemy. Dolnośląskie obrazy malowane na szkle. Większość z nich pochodzi z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu i z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Są również związane z tematyką wielkanocną. Przedstawiają albo same sceny pasyjne, albo też już grób Chrystusa. Tutaj na samym dole mamy pokazany grób Chrystusa. Same te obrazki powstawały bardzo licznie jeszcze w XIX wieku. W zasadzie zakończono ich produkcję dopiero z wybuchem I wojny światowej. W zbiorach muzealnych znajdują się bardzo licznie, co świadczy o tym, że były bardzo chętnie produkowane. Były kupowane na odpustach, ale oprócz tego, że upiększały domy, izby wiejskie, to również były traktowane jako wota, noszone do ośrodków kultu. Na wystawie nie mogło zabraknąć również naszych bolesławieckich eksponatów, ale chcieliśmy, żeby były to przedmioty, które są związane z nadchodzącymi świętami, z Wielkanocą. W gablocie, przy której stoimy, prezentujemy XIX- i XX-wieczne naczynia, które albo wiążą się z racji przedstawienia z tematyką wielkanocną, albo też można w nich było wykonać wypieki, które na pewno znalazły się na świątecznym stole. Mamy tutaj dzbany i kropielniczkę XIX-wieczne, ozdobione nakładkami, typowymi bolesławieckimi nakładkami, które zostały pokryte takim gęstym białym szkliwem i mamy tutaj przedstawienie krucyfiksu, mamy tu również grupę pasyjną postaci, które stoją pod krzyżem. Mamy również kropielniczkę. Jest to ciekawostka i dość duża rzadkość, ponieważ w katalogu, który opracowywaliśmy przed rokiem, pojawiły się tylko dwa eksponaty tego typu. To jest kolejny, który udało nam się wypożyczyć i zaprezentować tutaj Państwu na wystawie. Oprócz dzbanów dekorowanych nakładkami mamy również formę w kształcie baranka
i mamy również dwie formy różnej wielkości do bab. Mamy również w gablocie stojącej obok nas dwa dzbanki, bardzo starannie i misternie dekorowane. Są to dzbanki do kawy, jeden większy, drugi mniejszy. Ten mniejszy mógł również pełnić funkcję mlecznika. Są one wcześniejsze niż te, które prezentowaliśmy przed chwilą. Pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Łatwo jest rozpoznać wiek po tym, że nakładki, czyli te jasne zdobienia, są niepokryte szkliwem. W Wielki Czwartek milkną dzwony w kościołach i używa się kołatek, zwanych też klepaczkami, które wydają taki bardzo charakterystyczny dźwięk. Mamy tutaj pokazane kilka rodzajów tego typu, no nazwijmy to, instrumentów. W zależności od tego, w jaki sposób jest poruszany, wydaje on różne dźwięki. Większość z nich wykonana jest z samego drewna, ale jak przyjrzymy się dokładniej, to zobaczymy, że są i używane zawiasy metalowe i rzemienie skórzane, ale mamy tutaj też taką malutką grzechotkę, która została wykonana z łupin orzechów włoskich. Były tego typu przedmioty używane zarówno w kościołach, ale były również używane przez chłopców, którzy tradycyjnie biegali w Wielki Czwartek po wsiach, robiąc właśnie taki wielki hałas przy użyciu tych klekotek. Mogły być wykonane w bardzo prosty sposób, po prostu wyrzeźbione w drewnie, ale do niektórych przykładano się bardziej i były one w ciekawy sposób dekorowane. Tutaj po środku widzimy kołatkę, która została starannie ozdobiona takim wzorem rytym roślinnym. Myślę, że właśnie przez to, że jest tak starannie wykonana, była użytkowana również w kościele. Typowy, taki najbardziej popularny kształt kołatek prezentujemy w gablocie tutaj. Potrząsało się nią w poziomie dwie strony i ten mały młoteczek uderzał raz z jednej, raz z drugiej strony w drewno, wydając taki charakterystyczny, głuchy dźwięk. Nierozerwalnie ze świętami wielkanocnymi kojarzy się nam również jajko, głównie w tej postaci zdobionej, kolorowej. Tradycyjnie jajka ofiarowywano sobie w poniedziałek wielkanocny. Na początku były to jajka niezdobione, z czasem przyjęła się tradycja ich dekoracji, przy czym przy ofiarowaniu takiego jajka nie taktem było podarowanie jajka, które miało na przykład uszkodzoną skorupkę albo było po prostu brzydkie. Stoję obok gabloty, w której prezentowane są tradycyjne kroszonki opolskie, zwane również kraszankami. Jajo, żeby przygotować taką kroszonkę, należy najpierw zanurzyć w barwniku. Jak się Państwo przyjrzycie, bardzo łatwo się zorientować, że używane są bardzo ciemne kolory barwnika po to, żeby ten wyskrobany wzór, który odkryje nam naturalny kolor czy jajka, czy wydmuszki, kontrastował z ciemną barwą samego jajka. Początkowo wzory były tylko i wyłącznie geometryczne, związane chociażby z kultem solarnym. Mamy tutaj i różnego typu swastyki, trykwetry. My tutaj prezentujemy jedno takie jajeczko pokryte geometryczną dekoracją. Pozostałe pokryte są wzorami różnego typu floralnymi. Mamy tutaj i brązowe jajka, i czerwone, i zielone, i niebieskie. Mówię o tej kolorystyce, ponieważ ona ma bardzo ważne znaczenie. W dawnych czasach to, jakiego koloru jajko podarowaliśmy w ten poniedziałek wielkanocny, przekazywało informacje. I tak na przykład brązowe jajka były ofiarowywane albo narzeczonym, albo młodym małżonkom. Czarne jajka ofiarowywane były mężczyznom, którzy cieszyli się wysoką pozycją społeczną, na przykład nauczycielom czy księżom. A żółte jajko darowała dziewczyna chłopcu, żeby mu powiedzieć, że nie jest nim zupełnie zainteresowana. Początkowo używano barwników uzyskiwanych z roślin. Z czasem zaczęto używać barwników sztucznych. W tej chwili najczęściej używa się barwników, które powszechnie używane są do barwienia
materiałów, tkanin. Natomiast w bardzo prosty sposób naprawdę można uzyskać bardzo ciekawe efekty kolorystyczne, używając naturalnych barwników. I tak na przykład źdźbła zielone żyta czy innych zbóż ugotowane dają piękny zielony kolor. Przy użyciu buraka czerwonego można było uzyskać barwy od różowej po czerwoną. No i chyba najchętniej stosowany do dzisiaj tak zwany cebulak, czyli obieramy łupiny z cebuli, gotujemy, wkładamy albo już do zagotowanego cebulaku, albo gotujemy wręcz w nim jajka i barwią nam się w zależności od tego, jak długo w tej barwnej kąpieli będzie jajko przebywało, od koloru żółtego po kolor brązowy. Jajko nie od razu było związane z tradycją wielkanocną, katolicką, taką chrześcijańską, ponieważ jajka znamy również ozdobione z badań archeologicznych jeszcze z X wieku i były to albo faktycznie kurze jajka, albo wykonywane z gliny czy wręcz kamienne. Przez to, że przypisywano im własności apotropaiczne, czyli takie chroniące, przez długi czas nie były dopuszczone przez Kościół katolicki, aby mogły w tym wielkanocnym święcie towarzyszyć świętowaniu. Dopiero w XII wieku Kościół zgodził się na to, aby jajka mogły być spożywane na stole świątecznym, ale i to też pod zastrzeżeniem, że były albo wcześniej poświęcone, albo osoba, która chciała je zjeść, pomodliła się przed zjedzeniem takiego jajka. Największą część zbioru jajek dekorowanych stanowią kraszanki, ale mamy tutaj również przykłady dwóch pozostałych starych, tradycyjnych technik dekorowania jajek. Mamy oklejanki, które szczególnie popularne były na kurpiach. Tutaj mamy te wersje oryginalne, takie starsze oraz bardziej nowoczesne, gdzie już widać użycie nie tylko kolorowej wełny, ale również nici z brokatem. Oprócz tego mamy również jajka zdobione przy użyciu wosku. Wosk, mimo że pojawia się w nazwie dekoracji samego jajka, nie jest później widoczny na skorupce. Używa się go tylko po to, aby pokryć jajko barwnikiem w różnych miejscach. Przebieg takiej dekoracji woskiem pokazują tutaj nasze tablice. Na czystej skorupce jajka maluje się rozpuszczonym woskiem pszczelim wzory. Następnie tak ozdobione, przygotowane woskiem jajko wkłada się do barwnika i te miejsca, które są pokryte woskiem, tym wzorem, zostaną w naturalnym kolorze skorupki, natomiast te miejsca, które są niepisane, niepokryte woskiem, przebarwią nam się w barwniku. Tutaj w trzech koszyczkach mamy pokazane jajka, które zdobiono w ten sposób kilkuetapowo. To znaczy zmieniano barwnik, dzięki czemu ta dekoracja jest barwna. Przy czym widać, że używany jest szczególnie chętnie barwnik czarny, żółty, pomarańczowy i czerwony. Tradycyjnie w drugi dzień Wielkanocy, zwany lanym poniedziałkiem, odbywa się tradycyjny śmigus-dyngus. Do XV wieku były to dwa odrębne zwyczaje. Dyngus, zwany też dyngowaniem, kojarzy się z wymuszaniem, szczególnie przez chłopców, różnego typu datków, chociażby w postaci dekorowanego jaja. Jeżeli chłopcy nie dostali tego okupu, wtedy niestety dziewczynom, szczególnie młodym, groziło oblanie wodą. W zależności od tego, w jakim miejscu i jaka grupa społeczna bawiła się w to dyngowanie, to można było zostać polanym albo wodą różaną i to tylko i wyłącznie po dłoni, albo można było zostać wrzuconym do strumienia. Natomiast jeżeli chodzi o śmigus, nazwa pochodzi od tego, że witkami wierzbowymi
jak chociażby takimi uplecionymi w warkocz opolskimi smagało się nogi dziewcząt. Z czasem w XV wieku obyczaj został połączony i stąd mamy dzisiejszy śmigus dyngus, który w tej chwili bardzo mocno zanika. Kojarzymy go wręcz z wybrykami chuligańskimi, jeżeli ktoś chce w takiej tradycyjnej, no nazwijmy to staropolskiej tradycji go obchodzić. Koło mnie stoi bardzo ciekawy eksponat. Jest to taki wózek z mechanizmem, który działał, kiedy chłopcy ciągnęli w lany poniedziałek ulicami wioski taki wózek. Mamy pośrodku umieszczonego kogucika, który poruszał skrzydłami. Chłopcy w ten sposób jeszcze bardziej zwracali na siebie uwagę i myślę, że wtedy no, trudniej było im dziewczyny zaskoczyć, żeby można było je faktycznie oblać. Mimo że wydaje nam się dzisiaj, że takie oblewanie nie było bardzo przyjemne, to prawda była taka, że te dziewczęta, które nie zostały oblane, poczytywały to sobie jako obrazę, bo świadczyło to o ich nieatrakcyjności. Teraz, kiedy już wszystko wiemy, warto to zobaczyć na własne oczy. Proszę powiedzieć, do kiedy możemy zwiedzać wystawę? Wystawa wielkanocna będzie czynna w Dziale Historii Miasta do końca kwietnia. A zatem zapraszamy, dziękuję Pani i dziękuję również Państwu.